Gruz w pojemnikach na odpady komunalne to efekt remontów podczas pandemii. Strażnicy miejscy częściej otrzymują zgłoszenia o takiej właśnie sytuacji. Zgodnie z obowiązującym prawem gruz powinien być wywożony oddzielnie, a mieszanie go z innymi odpadami jest związane z ryzykiem otrzymania mandatu w wysokości 500 zł. W ciągu ostatniego miesiąca otrzymaliśmy 5 sygnałów od mieszkańców Olsztyna, że wyrzucany jest gruz na przykład do pojemnika na odpady zmieszane. Dwukrotnie z tych 5 sytuacji okazało się, że wszystko przebiega zgodnie z prawem i odpady pobudowlane wrzucane są do specjalnie do tego przygotowanych pojemników. Natomiast 3-krotnie zdarzało się tak, że te odpady pobudowlane były wysypywane nie tam, gdzie należy, czyli na przykład do pojemnika na odpady zmieszane. Składowanie oraz utylizacja gruzu budowlanego unormowane są prawnie. Nielegalne składowanie i wywóz gruzu w niedozwolone miejsce grozi wspomnianą karą finansową. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest samodzielny wywóz lub korzystanie z usług profesjonalnych firm wywożących nieczystości. By legalnie i szybko usunąć odpady budowlane z posesji, wystarczy zamówić kontener na gruz. Jeżeli chodzi o odpady poremontowe, to każdy wykonawca, każda osoba, która taki remont przeprowadza, we własnym zakresie musi taki odpowiedni pojemnik w zależności od potrzeb, od pojemności zamówić od firmy, która te odpady wywozi. Ponadto można też zwrócić uwagę, że gruz w pojemności na przykład 1 m³ można bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przekazać. Wyrzucanie gruzu do przypadkowych pojemników to nie jedyny problem. Kolejny to odpady wielkogabarytowe, takie jak na przykład meble, które też strażnicy miejscy podczas pandemii znajdują w dziwnych miejscach. Zdarza się również, że otrzymujemy zgłoszenia odnośnie odpadów gabarytowych, na przykład w postaci starych mebli, które zostały wyrzucone gdzieś na przykład na teren osiedla. Czasami wręcz zdarza się, że takie śmieci znajdujemy na terenach leśnych, na nieużytkach, więc no, w różnych miejscach zdarza nam się te odpady znaleźć. No i pamiętajmy, że stare meble, pozostałości po remontach, to wszystko są odpady. Obecna sytuacja kwarantanny narodowej nie zmienia zasad wywożenia odpadów, a tłumaczenie się niektórych mieszkańców, że takie porzucanie odpadów związane jest z czasem pandemii, jest bezzasadne. Mieszkańcy Olsztyna nie mają powodów do obaw. Odbiór śmieci jest dla nas sprawą priorytetową i dlatego wszystkie odpady, łącznie z tymi wielkogabarytowymi, odbierane są zgodnie z harmonogramem. Według prawa stare meble, armatura łazienkowa, potłuczone kafelki, kawałki tynku i cegieł, zużyty sprzęt RTV i AGD, resztki farb, rozpuszczalników i lakierów i tym podobne należą do innych kategorii odpadów niż komunalne, czyli papier, szkło, plastik z metalem, bio i zmieszane. Powinny być też w inny sposób utylizowane, jeśli mają nie zagrażać środowisku. Co więcej, osiedlowe pojemniki na śmieci nie są przystosowane do zbiórki resztek po remoncie, więc za wyrzucanie do nich gruzu, elektroniki i gabarytów teoretycznie można właśnie dostać mandat. Jeśli natomiast mieszkamy w domu jednorodzinnym, firma komunalna może odmówić nam odbioru odpadów, jeśli zobaczy w workach poremontowy gruz.